Ja tu wbiłem jakąś pizzerię, generalnie. Generalnie to się nie poprawiłeś nawet. No i tak za 4 km znowu będziemy się rozbierać. Dobra. Bierzesz się dzisiaj, bo mi gorąco. A nie? Kurwa, stopka. Ja pier... Ale wstyd. Kurde, no w czasie jak wy się ubieraliście, to ja pizzerii szukałem. Mam nadzieję, że dobrą znalazłeś. No nie wiem, jakąś pierwszą, nie? Lepszą. To jest jakaś... Szumić się, jak mam otwarte? Nie. To jest jakaś pizza kebab. Ojej. Na pewno będzie zajebiście. Pytałem się, czy może być. Jak coś będzie na ciebie, nie na nas? No, pewnie. Gdzie? Tu nie ma pasów. A nie, tu jest strefa ruchu. Proszę wypierdalać. Dzięki. Widzisz, w pasacie to jednak jest... W pasacie jednak jest kultura. Co się stało? Baby! Dęgło mi się zeszli z głowy. Ojojoj! Ale wstyd! Ale wstyd! Prosto? Tak. Dzięki. Proszę, proszę. A jak wam się ogólnie podobało? Oko. Gorąco w chuj. Gdzie ja mam? W prawo tu też można? Nie, chyba nie. No to co? Czemu to? Nie? No jest nakaz jazdy prosto. A tu jest czerwone, a tu mogę niby jechać? Nie wiem, zobaczymy, jedź. Najwyżej mandat dostaniemy. Ja pier... Postąp pierwszeństwa tu masz? Aaaa! To jest w chuj! Chyba zakładka! Dobra, okej. Okay. To jest jakiś przystanek, także super. Jak teraz tu wjechać? Ej, ale tu, tutaj możemy się... No tam nie możesz wjechać. A, bo tu jest zakaz, dobra. A ty pojeździmy? No, teraz w lewo. W lewo! Dobra, ale prawego pasa, nie? No tak. Nie, bo tu jest jedno... Nie, nie, dobra. Tak, jednokierunkowo. A gdzie teraz? W lewo! Jadę! Ja jestem daltonistą. O. Ale ram fajny jedzie tam, czerwony. O Jezu, moja miłość. I to są te samochody. No. Ja siebie w takim na przykład widzę. Tyle miejsca z tyłu. No. Tyle trup tam się może zmieścić. No wypierdolę z tymi światłami, bo mi się motocykl gotuje do chuj. A chyba nas nie widzą te światła. Bo kamera jest w ogóle odwrócona. No co tu się odpierdolę? No jak oni zaraz będą mieć... To pytanie. O, dobra, o. Jest. To żeśmy se pojeździli. Tak. No Opola nie znamy, no nam się to wybacza. A potem co robimy? No nie wiem, spadamy. Do domu. Ale potem. No do domu. Ale potem po domu. No ja mam zamiar się wykąpać i iść spać. Ty ja. Się przecież wolne bierze. No to znaczy, powiem tak, jak... O. Jak wymyślicie coś kreatywnego, to mogę wziąć, ale tak z dupy to nie biorę. Ale ty, a co jest dla ciebie kreatywne? Może tak zapytam. Robienie dzieci. No ja z nim dziecka nie będę robił. Dawaj naprzód. Krzysztof, a jak my mamy jeździć w ogóle? Nie słyszę. Prosto mamy jechać. Ktoś bardzo cicho mówi. Prosto! Daria. Prosto. O, chłopcy właśnie w nas się dupał. Czemu stoisz na pasach? Bo mogę, no tak nie do końca. O, pięknie. Ja to się trzymam, bo on jest nieraz niereformowalny. Ja nie wiem, kiedy on ruszy, kiedy nie. O, Eleczka motocykl jedzie. Zrób mu tutu. Biedny się zestresował, odejdź.
Siemanko! Nie pamiętacie, jak wyjeździliście? Ja pamiętam doskonale. Ja też. I ciągle gadał, że przekraczam prędkość. Jak było 50, to musiałem jechać 50. Nie mogłem jechać nawet 51, bo mnie zaraz opierdzał. Dlatego teraz tak spokojnie jeździsz, Krzysiu? Tak, tak. Ja jeżdżę spokojny. Oczywiście, tak. Powiedzcie coś. Halo? Halo? Jeszcze raz? Prosto! Prawo! Prosto! Bo miałem was za cicho, musiałem sobie podgłośnić, o. Teraz jest pięknie, idealnie. I to ogólnie jest za 800 metrów. Gdzieś o lewej stronie chyba. No chyba pod mostem. To jakoś z pełna będzie, ej. Takie wybrałeś, Krzysztof. Wybrałem pierwsze lepsze. No. W opiniach jak miała zawsze. 4 gwiazdki. Jak zawsze, pierwsza lepsza. Przepraszam cię bardzo, Angie, ty nie byłaś pierwsza lepsza. A co pierwsza lepsza? No bo ktoś, nie wiem kto to powiedział, że ja zawsze... Ja. Aha. No Oliver powiedział, że zawsze bierzesz pierwsze lepsze. To tutaj jest po lewej stronie? A, tam. To pewnie tam będzie. Tam to jest. No to musimy jechać prosto. I bo mi pod dupą wibruje. Ach, taki... Ajajaj. Zrobię kreatywnego, bo wymieniłem baterię. Bo ci wibruje. Och, dzisiaj będą wibracje, co Oli? Ej, ja to bym jechał potem na jakie piwo. Jutro mamy pierwszą zmianę. No ale to 4 można wypić. Ale ja wstaję o 4 rano. Ale to nie mówimy, że do 22. Ewentualnie. Ja myślałem, że ja mam wolne brać z tego względu, że chcecie gdzieś posiedzieć do nocy. Biedny urlop, kurde, wyjebał go w ciągu pół roku. To nie bierz. A gdzie my mamy stać tym niby? Tu? Nie, wjedźmy do środka. Tu się wpierdol. No fajnie, ty tak, a ja? No dawaj koło mnie. Tu się zmieścisz? I no szkoda tego Mercedesa, no trochę. Szkoda? Nie. Dawaj, zmieścisz się. No. Trzymaj, Misiu. Przepraszam. O! Bo jakaś wycieczka szkolna idzie. A few minutes later. Aż to nagram, nie? Pierdolona fotowoltaika. Sorry, not sorry. Halo, dzień dobry. No. Super. Mnie stać na płacenie rachunku. Proszę spierd... Krzychu, podgłośnij mi, bo słabo słyszę. Powiedz coś, bo ja też muszę. Halo. Jeszcze. Jeszcze? Teraz? Jeszcze? Halo. O, dobra. Powiedz coś, Oliver. Mówię coś. Gdzie było tak cicho słychać? Halo. Wciszasz. Halo. Dobra. Halo. Halo. Tam. Dobrze? No ale w którym ty wyjedziesz? Pasami? Tu. Czy chodnikiem? Tu. Nie pogadasz. Dobra pizka? Dobra. Udało ci się. Trafiłeś. Wypuściłbyś mnie, czy nie bardzo? Nie. O kur... Co ty tworzysz? Wyjedziesz dzisiaj? Myślę, że tak. A gdzie jedziemy? Prosto? W lewo, w prawo. No to w prawo, czy w lewo, czy prosto? W prawo. To będziesz mi mówił jakieś światło. Dobra. Strzałkę macie. W prawo, no jedź. Ile mamy kilometrów? 58. A, spoko. Czemu mi ta nawigacja nie gada? Ale to wiesz, tylko żeby z Opola wyjechać, bo tam dalej to już będę wiedział. Tylko tutaj nie wiem, gdzie teraz jestem. Tak, i za dupie. No, za dupie, no. No nie, no na Darii dupę nie da się nie patrzeć. No rzuca się w oczy, nie? No muszę sobie czapkę niebieską kupić. No nie! I się jak zobacz, czy zapięty jestem. Co? No? Zobacz, czy przyporek masz zamknięty. Twardy. Wietrzy. Większy przewiew będzie, tak? Brawo! O kurwa. Chłopie. Niebo!
Oli zawsze przygotowany jest. Ale... Namiot zawsze rozwinięty. Ja p***. Ututu! Ututu! Hi 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 ha ha ha. Oliver odcinę da. Ale cisza. No. Cisza, spokój. Na jedzenie, to teraz brzuszki to odzywają. Teraz tylko się przytulić i spać. No, dokładnie. Ale baba poje... No nie, no a co innego, Oliver? Spalać kalorie jakoś trzeba, no. To prawo czy lewo? Prawo. Na pewno? Tak. Na pewno? Może nie. A, czekaj, to już jest ta główna droga chyba. Uważaj. Tak, bo tutaj później już będzie chyba prosto jechać cały czas. Wydaje mi się, że tak, bo tu jest Shell, McDonald's. Chyba cały czas prosto. Ile mamy prosto teraz? Ej, te bloki po prawej to wyglądają jak psychiatryk, ale białe są. Czemu? Albo jakiś szczep nad morzem. Ładne, może ładne ktoś, są. Może ktoś lubi białe. No ale tak całe białe? No. Ale tak trochę bez sensu. Ale dziury, łe. Za długie. Policja! Łewo, łewo! Jo, jadę po Krzysia. No, jadę po mnie. A czemu po mnie? To przez to, że nie ustąpiłeś pierwszeństwa! Kurde, on miał tak fajnie rączkę wystawioną. Chciałem mu piątkę przybić, kurwa. No, no mogłem. Czemu się tak pchasz? Nie, no sporo miejsca jest, szeroka droga. To jest niekulturalne w ogóle. Tylko tym Tuaregiem tak stoi. Ten chorągiewkę no, ukraińską i polską. Szanuję, szanuję. Dobra. Można kręgosłupy sprostować. No. Tańcz, Daria. Teraz ty mi powietrze. Tak. To zadał mnie. Dobrze, że to nie Częstochowa. No, nie znają nas. My jesteśmy inkognito, oni mają, wiesz, naklejki, to ich znajdą. Siemanko!